Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście Wojna Draftów, której dawno nie było i w końcu udało mi się dorwać Jacoba i pogramy sobie w FIFA, co jest ostatnimi czasy dziwne. Tak, ale pograjmy w FIFA, lecimy, cześć, ale... Jacob, ile rozegrałeś w ciągu ostatniego miesiąca spotkań w FIFA? Tak plus minus. Z 5? No, chyba w 6. Bo w drafcie odpadłem w pierwszej, nie, w drugiej rundzie, przepraszam, ostatnio, więc... Właśnie, oglądałem twój odcinek i mówiłeś, że w tej FIFA wygrałeś draft chyba 2 razy. Zgadza się. No. Sprawdzam właśnie teraz i u mnie wygląda tak samo. Razy w ciągu całego roku. Z czego raz wygrałem na tym koncie, gdzie grałem najwięcej, i raz właśnie w jakimś tam innym, więc no... Fenomenalnie. Tyle to miałem rozegranych w poprzedniej FIFA, wygranych w pierwszych 2 dni w ogóle. No ale no co zrobić, prawda? Trzeba się cieszyć z tego, co zostało, więc tak. Dobra. Wojna draftów. W takim razie przechodzimy do wojny. Zasady znacie, wybieramy numery od 1 do 5, układamy sobie drafcik, no i gramy. Oczywiście pod spodem w opisie macie link do kanału Jacoba, tam wbijacie, zostawiacie suba i wracacie tutaj oglądać, a ja płacę za drafcik i jako gość możesz mi wybrać formację i później kapitana. Dobra, to wybieram ci formację numer 1, kapitan numer 1. U ciebie, co ty mi wybierasz? Okej, okay, już się tylko wczytują. Kapitan numer 1, tak? Tak jest. Dobra, jeszcze taka mała propozycja dla mnie, żebyś podawał mi liczby, zanim się wczytają twoje karty, bo często jest tak, że wtedy się tak, wiesz... Dobra. Przestawię okay. Jakoś. Dobra, mniejsza z tym, będzie ciekawiej. Dobra, w takim razie, u ciebie. Formacja numer 4 i tak kapitan numer 5. Formacja numer 4 jest, numer 5 kapitan to jest... No, fantastycznie. Fantastycznie. No to słucham twoich propozycji. No to lecimy numer 2. Miałeś takiego pana z Francji, z Manchester tak. United, różową kartę. Dobra, numer 1. No najlepszy ze stawki, ale w sumie zobaczymy. Numer 3. Czekaj, bo się rozglądam, czy ty tu masz kamery, stary, czy o co chodzi, ale jak to będziesz oglądał, to będziesz miał taką bekę. To jest niemożliwe, jak? Nie wiem jeszcze o co chodzi, ale cieszę się, dobra, że to numer 3 też u ciebie. Okej, okay, dobra, przyjmę to z przyjemnością. Numer 4 u ciebie. Nie, no to jest hit jakiś. Dobra, numer 5. Nie, stary, tak chciałem tą kartą zagrać, a ty mi jakiegoś czosnka wybierasz. Come on, proszę. Numer... 1. Co tam, blachu? Nie, no po prostu... Jak zabawa w drafty. Numer 3. Tutaj nie miałem jakiegoś jak wyjątkowy. To jest możliwe? Numer 2. O, wybrał kogoś z Manchesteru. O, no dobra. Jest tak. Numer 5. Nie będę tego komentował nawet. Numer 5. Lubię tego pana, ale omijasz. Nie, no to jest hit, tak jeszcze nigdy nie było. Bardzo dobrze. No dobra, numer 1 może tam będzie ktoś słaby. Ech, nie będę tego komentował. Po raz kolejny. Jakbyś teraz zobaczył mój skład. No, jak ty byś zobaczył mój. Nie przestraszył w ogóle. Numer 3 u ciebie. Kolega z Manchesteru, ale tego drugiego. To może numer 2. Najlepsza karta jaka była, ale to wciąż niewiele mi daje. Numer 2. Jak odgapił? 3. Nie chcesz zmienić? Chcę, na 5. Pytanie, czy lepiej, czy gorzej, ale nie wiem. Zobacz, jak będziesz montował, lachu. Zobacz, jak będziesz montował. To jest najlepsze. Powiem tylko, dobra, że teraz zmieniłeś na pozycji lewego środkowego obrońcy, żeby nie było. Dobra, numer okay. Sobie zobaczysz później. Powiem ci teraz 3. A na nim akurat miałem tutaj najechane, ale zastanawiam mnie nazwisko tego gościa, co sobie zobaczycie też właśnie, no że w sumie widzicie, ty sobie zobaczysz. To jest jakby Zidane, tylko trochę z Mozambiku. Nie wiem, dobra. Okay. Numer 5. Zobaczysz później. Dobra, to teraz numer 2. Okej, okay, dobra, ja mam skład już, 11 mam, numer 3. No ja w tym momencie też mam 11. No to ławeczka. Numer 2 u ciebie.
U ciebie też. Odgapię. Numer... Oj. 4. Why? Chociaż, no dobra, no nie będę narzekał. 3. Okej. Srebrny więc. Tak, numer 5 u ciebie. Numer 5. 5. To 2. U mnie 2? Tak. Fantastycznie. Numer 1. Tak, to już mnie nic tu nie dziwi, numer 3. Nic mnie nie dziwi, okay, jak on wybiera, o rany. Numer 2. Czy ja mam jakąś kartę z... A nie, nie mam, dobra. Numer 4. No wybierz chociaż raz, człowieku. Stary, jak ty to zobaczysz, co tu się dzieje czasami, to to jest masakra, nie? Numer 1. Jak Jacob mi wybierze dzisiaj jedną kartę specjalną, to naprawdę sam zostawi łapkę w górę chyba. Numer 5. Ale wiesz, to jest niesamowite, że ja ci pokazuję nieraz. I trafiam? Trzy razy miałem, tak? Że pokazałem ci jaką ten, a ty to trafiłeś, nie? Masakra. Dobra, u ciebie numer 2. Dlaczego? Kim on jest w ogóle, stary? No, tempo nie mam spoko. Powiedz, kim ty jesteś. Ej, numer 2. Ej, 2, dobra. Niech będzie i 2, u ciebie numer 2. No, może być, numer 3. Okej, okay. U ciebie numer 4. O, raz trafił chociaż. Numer 5. U mnie numer 5, dobra. A, tu obojętne. U ciebie numer 3. O, a w sumie dobrze, ty, o, to pomyślałeś ładnie, numer 1. Numer 1, no nie pasuje mi to wcale, numer 2. U ciebie 4. Aha, okej. Okay. I teraz się skup. Karta, Jacob, nie? Skup się. Jesteś tutaj, no jesteś na karcie, tylko się skup. Dobra, 4. Nie. To za karę masz 5. Za karę masz numer 5. Znaczy taka kara, przynajmniej legenda. Jeszcze polski. Ojej, polski, dobra. Jeszcze trenera. 3. To u ciebie też 3. No dobra, powiem ci, cząstkowo nie mam najgorszych kart, zobaczymy, tylko ciężko będzie to połączyć. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem w tej serii, naprawdę, to jak to jest możliwe? No to co, układamy, nie? Tak jest. No dobra, dobra, pokaż co ci wybrałem i niech zacznę płakać. Ja nie wierzę. Serio, nie ma żadnej karty specjalnej prawie? O Boże. Z tobą dobra. To się tak bawić właśnie. Którego ci wybrałem? Ramosa lewy środkowy obrońca, to jest ten, którego zmieniłeś. Czyli Ramosa wziąłeś. Tak, miałem zabrać jakiegoś kogoś tam, a zabrałem Ramosa. Dziękuję bardzo. No, to proszę bardzo, grajmy, fajnie będzie. Dobrą mam formację. Okej, okay, możemy. O, jeszcze sobie, wiesz co, Lachu, to tak do dołożenia jeszcze sobie wprowadzę. Co powiesz na Dybale 92? A, wiesz co, powiedziałbym coś brzydkiego, ale napiszę ci później. Dobra. Ja wszystko zostaje. Ja wpuszczę moją kartę specjalną, także uważaj. Okej. Okay. W ogóle coś tu jest na rzeczy, bo mi światło tak mruga coś, no coś musiałeś pokombinować. No, może mam nadzieję, że handicap się odpali. Mam nadzieję. Właśnie, tego trzeba się obawiać. Ale ty masz formację z trzema obrońcami. Mi osobiście bardzo źle się tym grało, więc. A, no ja też nie cierpię tym grać, ale dobrze, że mi przypomniałeś, bo dałem sobie defensywny. Czuję, że będzie źle. Ajajajaj, no wiesz, że musiałem. Nie wiem, De Bruyne ma takie strzały przecież, że to jest masakra. W ogóle muszę sobie zobaczyć na terminarz Ligi Włoskiej, wiesz, bo tak bym chciał pooglądać jakoś w tym roku. Cristiano już jest, miłe. Znaczy ja zawsze lubiłem Juventus oglądać. Nie, no ja wiem, tak. Wiem. Szczególnie wygrywać z nim, ale teraz... O, rany. Nie no, ale akurat będę chciał pooglądać, bo jestem ciekaw, jak sobie poradzi. No właśnie, wiesz, o to chodziło też głównie, no właśnie. Na chul, ale... Ej, no co tu się dzieje teraz, halo? To mój skład w ogóle na razie nie gra. Eden. Jeszcze w czerwonej koszulce, niedługo w białej, mam nadzieję. No właśnie, Mbappe już powiedział, że w PSG zostaje, więc hazard. Ale to dobrze, jeszcze niech pogra rok, bo teraz może byłby droższy. Mówisz?
Tak, po tym hypie, po mistrzostwach to może i lepiej. A tak to ma 19 lat, więc jeszcze zdążą go kupić. Nie, nie, nie. Swoją drogą, widziałeś jak Pogba dabował z prezydentem? Tak, widziałem. Masakra. Wyobraziłem sobie, jak był nas to wyglądało. Ci jego hejterzy to musieli za zawału dostać, dosłownie. Że się oburzają, ale jak koleś gra dobrze. No ale gdzie tam faul, panie sędzio? Panie sędzio. Patrz jaki gol teraz. W tej filmie strzeliłem z 5 razy może z rzutu wolnego. Co? Walcott. Patrz jak głupnął. Jaja co ze mnie robisz w tym momencie? Walcott? To jest chyba wersja Walcotta, nie? Nie, no to jest Walcott ten, jak on się nazywa? Must to watch, ale nie wiem czy on miał jakiś upgrade. No nie miał. Wow, okej. Dobrze. Swoją drogą, Varane, 25 lat, koleś już wygrał praktycznie wszystko, nie? Po co grać w piłkę dalej? To w sumie mistrzostwa Europy zostały tylko. No tak, mistrzostwa Europy mi zostały. Z tym składem był blisko, nie? Czy grał na pewno, nie? Ja już nie pamiętam jak im poszło wtedy. Czy nie poszło? Serio, nie pamiętam jak on, oni dwa lata temu w finale byli, nie? Z Portugalem przegrali. Tylko czy nie wiem czy Varane tam grał. A, tak, racja. Tylko nie pamiętam czy Varane grał. Ale to wiesz, wymaga też popularności za to. Dobrze, dobrze. Ja mogę wiedzieć co się tutaj dzieje. No jak, no druga bramka leci, patrz. A druga, no to jak druga dopiero to spoko. Z wolnego, nie? O stary, co się dzieje w ogóle? Ja, ale wiesz co, ja sam nie wiem o co chodzi, no ale strzelam po prostu. Przez azart, znaczy ten ktoś tam miał Ramosa, Ramos to miał wybić. Puki, nie obrażaj Pukiego. Póki żyję, czegoś takiego nie widziałem, przysięgam. Ej, nie wiem serio co się dzieje, nie potrafię akcji skleić z tym zespołem. A ja mam tak, słaby skład, obronę bez zgrania, słabą formację, którą nie cierpię grać. A ja nie mam zawodników, widziałeś to teraz? No. O, i koniec już. Jaka akcja, no nie wierzę w to, po prostu, no. Oddałem 5 strzałów celnych. No tak więcej niż ja, no trzeba zmiany bramki zrobić jakieś, bo to jest kina. No ja Pukiego chyba zostawiam na razie. Dobra, jedna zmiana to może dużo skórać, zobacz. Dobra, na razie tak zostawiam. No, no ja muszę jakieś zmiany porobić. Dybala nie musisz, nie. W ogóle Marcelo podobno ma mieć 5 gwiazdek sztuczek. Nie wiem czy widziałeś przecieki. Nie widziałem. Oj, tak go to nie dogonię. Większe to było, ale szybki strasznie. Douglas Costa. Jest. Piękny. Właśnie były takie screeny, że screeny, ktoś zrobił telefonem fotkę. Że Marcelo 5 gwiazdek. No. Oj, pięknie. Albiol, serio, Albiol zabiera Dybali tak łatwo piłkę. Widzisz, jak się podszkolił? W jakiej rzeczywistości my tutaj... Patrz. I cyk. A, to jeszcze ci siadło. Zrozumiałe. To był Walcott. W ogóle co do mistrzostw, to tak mi się podobało, jak grał Lukaku, że to było coś jak tak... Nie! Ale no spokojnie jeszcze, nie? A, no Lukaku fajnie grał, fajnie. Bo tak w Manchesterze też sobie grał. Będzie super. Jestem ciekaw, czy aż tyle daje mu też ta współpraca z Henrym, nie? No, to, no tak, no bo on się teraz strasznie blisko go trzyma. On pracuje też indywidualnie gdzieś tam z nich na innych treningach. Tak? Mhm. To mówię, dla Manchesteru tylko lepiej. No dobra, już. No co? Kurczę, nie! To już jest końcówka. O lol. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Bardzo, bo ja nie sądziłem, że dostanę 3 bramki bez gadania. Potem jeszcze coś starałem się odrabiać, ale to już było za dużo, no. Póki man of the match. Póki man of the match, no to jest, to mówi samo za siebie. Troszkę udało mi się w strzałach wyrównać, ale tutaj no. No Marysia lekko w szoku. Masakra.
Oj, no cóż, dziękuję ci bardzo za meczyk. Dzięki za zaproszenie. U ciebie kto najlepszy? Kosta, 8-3 z tego co widzę. Możesz grać dalej, graj dalej tym draftem, zobaczymy jak daleko zajdziesz. No jak będę trafiał na gości, którzy mają zgranie, to może to się okazać jednak coś dobrego. Dokładnie. No cóż, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. My spadamy, dzięki jeszcze raz, Jacob, oczywiście link do kanału pod spodem w opisie. Piona. Na razie.